Myśleć o niebie i naśladować świętych zachęcał arcybiskup Mieczysław Mokrzycki podczas uroczystej mszy świętej na cmentarzu Łyczakowskim. Z inicjatywy Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie na grobach zapalono tysiące zniczy, światełek pamięci. Po wspólnej modlitwie na polskim cmentarzu Orląt wierni przeszli w procesji alejami nekropolii Łyczakowskiej, składając kwiaty i zapalając zniczy na grobach. Liturgia i obrzędy tego dnia stały się inspiracją do głębszego pojednania polsko-ukraińskiego po wzajemnych bratobójczych wojnach i konfrontacjach. Po liturgii na Orlętach wierni wraz z arcybiskupem i duchowieństwem uczcili miejsce spoczynku żołnierzy ukraińskiej armii galicyjskiej poległych w walkach o Lwów w 1918 roku, a także modlili się za bohaterów, którzy oddali życie w wojnie z rosyjskim okupantem. Czy myślą o nas i pamiętają? Czy nas widzą? Czy czymkolwiek się martwią? Najczęściej udzielaną odpowiedzią na te pytania jest stwierdzenie, że nie wiadomo, jak im jest, a dowiemy się tego, gdy sami tam będziemy. I trochę racji w tym jest, bo tak do końca nie wiemy, jak jest po drugiej stronie. Jednak zagłębiając się w naukę Kościoła, to znajdujemy trochę wiadomości na ten temat. Gromadząc się w tym szczególnym dla nas miejscu, przyjrzyjmy się więc w skrócie nauce Kościoła na temat rzeczy ostatecznych. Na pytanie, jak im tam jest i czy są szczęśliwi, najkrócej na to pytanie można odpowiedzieć w ten sposób. Jest im tam tak, jak nam było z nimi tutaj na ziemi. Są na tyle szczęśliwi, na ile potrafili uszczęśliwiać tych, z którymi na ziemi się spotykali. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. Nawrócenie dla Rosji i Ukrainy, abyśmy mogli żyć na chwałę dzieci Bożych. Ciebie prosimy. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i opuść nam nasze winy. Bardzo dziękuję księże arcybiskupie i wszystkim księżom duchowieństwu naszemu lwowskiemu za tę wspaniałą mszę świętą, która jest tak bardzo ważna i której tak bardzo pragniemy i tak bardzo potrzebujemy w tym trudnym wojennym czasie. Się za wszystkich zmarłych, którzy znajdują się na tym cmentarzu lub w innych miejscach na świecie, a zwłaszcza za wszystkich i ofiary ostatnich wojen. Łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.